Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek Kerbali na kanale. I zanim zaczniemy, chciałem Was zaprosić na niedzielne aktualizacje, w każdą niedzielę o 14, gdzie pojawia się m.in. plan wideo na następny tydzień, co może być przydatną informacją, jak ktoś ogląda mnie na bieżąco. Dobrze, a co w tym odcinku? W tym odcinku zrobimy dość prostą rzecz, a mianowicie wyślemy kolejny zestaw paneli słonecznych na naszą Kerbinową stację kosmiczną, ponieważ cóż, może o ile nie ma potrzeby dodatkowej generacji prądu, tak żeby ta stacja ładnie wyglądała, dokładnie z tego powodu chciałbym, żeby te panele słoneczne na niej się znalazły. Dobrze, stacja ustawiona na odpowiednim miejscu, tak więc wystarczy tylko wystartować panelami. W tym odcinku mam nadzieję zrobić tą misję całą, czyli wystartować. Co to ma być? Są dwa różne. Ale raczej chodzi o ten. Dobra. Mam zamiar wystartować, jak i również zadokować do stacji kosmicznej. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie to dużo szybciej niż wcześniej. O, wiadomo, nie dwa odcinki, a jeden. Myślę, że się uda. Czy to jest to? To jest to. Dobrze, załączamy SAS. Dajemy pełny ciąg. I po prostu startujemy. I wystartował. Leci równo. Leci równo. Mam nadzieję, że nie powinno być po prostu problemu z tym. Tak więc powiedzmy, że po prostu lecimy. Trochę się kręcimy. To nie brzmi dobrze. Co to ma być? Mam nadzieję, że to się uspokoi. Powinno. To wszystko wina tego, że ten zespół paneli słonecznych jest dość długi, więc dość ciężko to wynieść. Ot i wprost powiedziane. Dobra, niemniej raczej idzie to dobrze. Trochę się uspokoiło, jak widzicie. Zaraz boczne boostery zostaną odłączone. Za dokładnie 300 metrów na sekundę. Ile to będzie sekund? Nie jestem pewien. Raczej nie będę tego liczył. Zostało 100. Zostało 50, 40, 30, 0. Poszło. I zostały odłączone. Prędkości oczywiście nabieramy wciąż. Wolałbym, żeby ta prędkość, którą nabieramy, stała się prędkością horyzontalną. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Chociaż wygląda na to, że już to jest możliwe. Mamy apapsę na poziomie 80 km blisko. Za niedługo zaczniemy dodatkowo przyspieszać, jak tylko... Wow, a to się oddaliło. Jak tylko osiągniemy pułap pochylenia 30 stopni. Owiewki możemy zdeployować. Tak, tutaj jest to. Tu i tu jest wyłączone, prawda? Tak, wyłączone koło wahadłowe. Koło wahadłowe jest załączone tutaj. Bo tutaj musi być załączone, a tutaj powinno być wyłączone. Coś nie do końca tak, jak być powinno z naszym statkiem, no ale mimo wszystko raczej się wszystko zgadza. Załączyłem nieco ciąg, ze względu na to, żeby nie wytracać za mocno prędkości wertykalnej. Chcemy uniknąć tego, że możemy się nie wyrobić z orbitą po prostu. Dobra, 30 stopni prawie, załączamy pełny ciąg silnika. Łapiemy maksymalne możliwe przyspieszenia, jakie złapać możemy. I to chodzi już o przyspieszenie horyzontalne. Właśnie je musimy złapać jak największe.
Mam nadzieję, że to się uda. Myślę, że się uda. Inklinacja jest bliska zeru, więc tutaj jest przyzwoicie. Czas do apoapsy się zwiększa. Dobrze. Więc wertykalna prędkość nam się zwiększa. Lecimy na stację, panie i panowie. A więc wszystko będzie jak należy. Maksymalny ciąg możliwy. Trochę się kręcimy, wiem. Trochę się kręcimy, troszkę niestabilnie lecimy. Ale to nie będzie problemem, jak tylko odłączymy silnik. Dopalacz środkowy, główny. Też już jest drugi stage. Drugi. Niemniej i tak go odłączymy. Już za 3, 2, 1. Poszło. I lecimy. Teraz już będzie dużo stabilniej i dużo szybciej. Przy okazji trochę nam się apoapsa zwiększyła za bardzo. Weźmiemy to jako target. Damy tutaj manewr, wyciągniemy tutaj prędkość. Tak. Oho. Tutaj przyspieszając możemy natknąć się na stację kosmiczną. Oczywiście tylko przyspieszając, a więc włączymy ten manewr, przewarpujemy się w to miejsce. Prądu nam starczy, prądu mamy naprawdę duży zapas na stacji tej kosmicznej. Ta stacja kosmiczna będzie tak bogata w prądzie. W prądzie, że aż to niesamowite może być. Okay. Prędkość maksymalna, poproszę. I lecimy. Chcemy zrobić przede wszystkim orbitę, a po zrobieniu orbity chcemy ustawić jak najbliższą możliwą intersekta, najbliższego możliwego, w którym wtedy zwolnimy względem targetu, czyli względem stacji kosmicznej i wszystko się ułoży jakoś, mam nadzieję. A, będzie dobrze. W końcu już nie pierwszy raz taką misję robimy. Już trochę za późno zacząłem przyspieszać, mam takie wrażenie. Załączę sobie mimo wszystko jeden panel słoneczny dla pewności, że nie będę miał problemu z prądem. Myślę, że to jest dość, może być dość istotna sprawa. No i przyspieszamy. Możliwe, że dzięki temu też nasza orbita będzie bardziej płaska. Bliższa stacji? Nie wiem, zobaczymy. Preapsa wyszła poza wartości orbitalne i tutaj ten intersekt będzie się spajał ze sobą. Tak więc tutaj jak najbliższa odległość poproszę. Dobra, tam chyba nie złapiemy tej najbliższej odległości. A czy tam złapiemy najbliższą odległość? Halo, co to ma być? Czy to się zmniejsza, czy to się zwiększa? To się zmniejsza. Dobra, więc myślę, że sobie poradzę. Chociaż zrobimy to w ten sposób, że przewarpujemy się w to miejsce już. Ustawimy się względem targetu. Ustawimy się na retrograde względem targetu. I pozostanie nam tylko zwolnić względem niego i tyle. Tak więc zwalniamy względem targetu. W pewnym momencie powinniśmy się znaleźć bliżej niego. Nasze orbity w tej chwili powinny się względnie wyrównać. Dobra. Dobra. W tym miejscu zechcemy się ponownie spotkać, więc warpujemy się tutaj. I wtedy dopiero całkiem się spowolnimy względem niego. Cóż, misja idzie. Myślę, że damy radę wykonać ją w czas. W końcu względnie to dość dobrze wygląda w tej chwili już.
Tak, myślę, że na zdecydowanie dobrze to wygląda w tej chwili. Tutaj spowolnię warpa, tak żeby bliżej go dać do intersekta. A więc nasza stacja tutaj porusza się szybciej niż my. I my w tej chwili chcemy zwolnić względem targetu. Już się obracać to ma. Obraca się, obraca się. Trochę schodzi na ten obrót. Zdążymy odpalić silniki, czy nie zdążymy? Myślę, że zdążymy. Mniej więcej właśnie w tym miejscu chcemy to zrobić, więc jest git. I spowalniamy się. Zwalniamy, zwalniamy, zwalniamy. Ile jeszcze mamy zwalniać? Jeszcze trochę. Liczę, że uda się zwolnić. Tutaj będzie bardzo blisko. 11, 10, 9 km, 8 km, 7, 6, 4, 4 km. Super. Tutaj mamy to, co chcemy. Warpujemy się w to miejsce. I w tym miejscu już wyrównamy nasze orbity, a przynajmniej bardzo, bardzo mocno będziemy blisko. Więc to będzie dobre miejsce na ten manewr. Jesteśmy. Znowu musi się na retrograde obrócić. Czemu to się automatycznie wcześniej nie obraca? No cóż, przy przyspieszeniu, to jest przyspieszenie niefizyczne, bo się o nich nie chodzi. Nie do końca to działa tak, jak mogłoby. Dobra, zwolnijmy całkowicie względem targetu. Jeden metr na sekundę. Ok. Jesteśmy. Gdzie jest nasza stacja? To jest to? To nie jest to. To jest to. Ok. 3 kilometry. 9 kilometrów. Ustawimy się na target. Tak, ustawienie się względem targetu będzie teraz istotne. Włączmy te koło wahadłowe, może przyspieszy nasz obrót, chociaż to akurat nieprawda. I teraz stronę targetu. Dobra, nieduże przyspieszenie, tak żeby zmniejszyć separację maksymalnie. Jak tylko możemy. Separacja 1 km. 0,9. Ok. Może być. Chcę się przewarpować tutaj. Przestawić się na retrograde'a. Musimy wyhamować teraz prędkość względem stacji. Jesteśmy już na tyle blisko, że musimy to zrobić. Po czym odczepimy stage transferowy. I używając tylko RCS-ów. Dotrzemy do stacji. Może nie? Tak, zrobimy tak. Chociaż zaraz, jak teraz to zrobimy, to nie będziemy mogli przejść prawdopodobnie na ten moduł transferowy, żeby móc z nim wrócić na planetę. Dobrze, tak więc jeszcze użyjemy. Użyjemy RCS-ów do tego. Ok, tutaj się obrócimy. I teraz nieco przyspieszymy jeszcze. 2 metry na sekundę w stronę stacji. Myślę, że to dobrze. Możemy przyspieszyć. Tak, tutaj
nasz prograde musi być w stronę targetu, to jest pewne. Tego chcemy pilnować. Tak, żeby to się nam za bardzo nie oddaliło. Okej. Czyli mniej więcej tutaj. I w ten sposób zbliżamy się do stacji, to troszkę przyspieszymy do 3 metrów na sekundę. Paliwa nam starczy i teraz znajdziemy się bardzo blisko stacji. Tylko 200 metrów zdaje się. Tak więc w tym miejscu. Chcemy prograde'a na targeta dać oraz zacząć hamować. Tak więc wyhamujmy prędkość względem stacji. Jesteśmy od niej tylko 200 metrów. Ok. Oddokujmy się tylko tutaj. Tutaj są panele słoneczne, tutaj powinno działać wszystko. Tutaj powinienem wyłączyć hibernację. Hibernacja jest wyłączona. Daję control from here. Oddokuję panele. Oraz teraz panelami na spokojnie w stronę stacji podlecę. A tak, praktycznie uderzymy w stację, więc będziemy uważali nieco bardziej. Prądu powinno nam wystarczyć na spokojnie na całą misję, więc tutaj złożę panele słoneczne. Po prostu nie chcę przypadkiem zahaczyć żadnym. A zahaczenie panelem słonecznym może okazać się nieprzyjemnym doświadczeniem, tak? Ja chyba powinienem zarzucić quick save i wyłączyć RCS-y tymczasowo. Tak więc quick save zarzucony. To jest tylko i wyłącznie dla pewności, że... Dla pewności, że nie uderzymy w stację w głupi sposób po prostu. Ok, lecimy w stronę stacji. Gdzie jest nasz dok, do którego chcemy zadokować? Dok, do którego chcemy zadokować jest... Dok, do którego chcemy zadokować jest... Powinien być tutaj. Jedna rzecz mi się nie podoba. Czemu tutaj nie ma doków? Co to ma być? Gdzieś sfailowałem podczas wystrzału głównej części stacji, czy mi się wydaje? Tutaj powinno być miejsce na solary. To jest pewne. No to mamy mały problem. Okej, skoro właściwie tutaj nie możemy zadokować solarów, to musimy je zadokować w tym miejscu. I wtedy solary stąd musimy przedokować trochę, tak? Nie podoba mi się ta akcja. Dobrze, musimy to tak zrobić. To będzie tymczasowe. Potem to poprawimy, ponieważ mam już na to pomysł. Gdzieś musiałem nie zauważyć to podczas budowy. Zaraz, w którą stronę to idzie? Tak. Trochę się oddalamy, spokojnie. Delikatna akcja. Teraz chcemy się nieco opuścić. Jesteśmy w całkiem ciekawej pozycji, jeżeli chodzi o to. Tak więc tutaj się opuścimy.
teraz powolnimy nasz ruch do zera. Podlecimy do przodu. Tutaj taka nieco cisza, nieco zmieniony klimat, ponieważ lecimy obok stacji. Musimy uważać zdecydowanie. Okej. Już jesteśmy. Okej, włączymy RCS-y. Ustawimy się nie na modyfikację dokowania, tylko na modyfikację kąta nachylenia. Dobrze. Czyli to idzie w ten sposób, w ten deseń. Potem się obrócimy odpowiednio, żeby móc zadokować jak należy. Włączamy tryb dokowania. Teraz odciągniemy się nieco od stacji, żeby ustawić się odpowiednio. Ok, teraz podlecimy odpowiednio do tego. Ok, zdaje się, że się zgadza. Ok, podlatujemy w górę. To jest w górę. Ok. Teraz powolnijmy nasz ruch maksymalnie. Teraz do przodu. Tutaj powinniśmy się ustawić na target. I powinno to nas złapać względnie. Czy zostaniemy przez to złapani? Chyba nie zostaliśmy. Okej. Do góry i do przodu. I powinniśmy zostać złapani już. RCS-y włączone. Złap się. No złap się. Już blisko zadokowania. I zadokowany. Dobra, wystarczyło SAS-a wyłączyć. To jest tak, dobudujemy do tego potem moduł dodatkowy w tym miejscu, taki, który pozwoli nam zadokować solary tak, jak być powinny i wtedy to będzie jak należy. To tych solarów, które znajdują się tutaj w tej chwili, po prostu nie będę ruszał. One tutaj są tylko po to, żeby się nie zgubiły nam. Dobra, następna część misji to po prostu wzięcie tego statku i ściągnięcie go z orbity, co powinno być dość proste. Szczególnie, że nastaje dzień. Jesteśmy w dobrym miejscu, żeby to zrobić. Odlatujemy od stacji. I czas wylądować. Trochę z dala od Kerbal Space Center, ale tu akurat... Ta akurat nam nie wadzi. Dobra. Maksymalne przyspieszenie. Na retrogradzie będziemy dalej ustawieni spokojnie. Ok, jesteśmy w atmosferze. Airbrake'i załączone.
I spadamy. Spadamy bez mrugnięcia okiem. O tak to ma być. W następnym odcinku normalnie planowałbym zrobienie modułu mieszkalnego do stacji. Ale wychodzi na to, że będziemy musieli zrobić coś innego. Troszkę za szybko weszliśmy w atmosferę. Troszkę. Ale już dobrze. Dobra, już spowolniliśmy. Jakieś małe niedopatrzenie, jeżeli chodzi o wchodzenie w atmosferę, ale to tylko ze względu na to, że odrobinkę. Odrobinkę źle wyliczyliśmy orbitę i za szybko chciałem to zrobić. Dobra, to tak mówiąc wprost. Lądujemy na spokojnie. Tutaj praktycznie nie ma żadnej filozofii. Jedne spadochrony, drugie spadochrony za chwilkę. Przy 100 metrach odpalimy silnik tak, żeby jeszcze spowolnić siebie, by nie uderzyć o ziemię. Ot i wszystko. Ot i cała logika stojąca za lądowaniem. Tak więc część zostanie i tak. I tak zostanie wzięta i odzyskana. Dobra, silnik. Załączenie. Chcę tutaj wylądować poniżej 4 metrów na sekundę. Ok, udane. Recoverujemy. Misja względnie udana, tylko tamto niedopatrzenie przy budowie centrum. Centrum bazy. Centrum stacji kosmicznej. W takim razie coś z tym wykombinuję. W następnym odcinku zobaczycie, co się stanie z tym. Znaczy zobaczycie, po prostu w następnym odcinku to zrobimy. A ja po prostu pomyślę nad tym, co tu będę zrobił. Oto i wszystko. Ale ten odcinek to byłoby na tyle. Ja wam dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam was do subskrypcji kanału, oceny tego filmu oczywiście, zostawienia łap w górę, zostawienia komentarzy odnośnie ciekawych rzeczy, które mógłbym zrobić. Możecie zostawiać komentarze odnośnie stacji kosmicznej, jak mógłbym ją poprawić, żeby lepiej wyglądała. Bo ja już swój pomysł pewien mam, ale możecie przedstawić także wasze i być może je wykorzystam. Do następnego odcinka jeszcze trochę minie, więc myślę, że dużo rzeczy może się zmienić. Dobrze, a na teraz to byłoby na tyle. Dzięki za uwagę, żegnam się, no i cześć.